Witam Was serdecznie z strony Fedjima, z Wasz ulubiony YouTuber i koneser w Waszych epickich playsów I witam Was w poradniku, w którym możecie otrzymać ten darmowy skin. Dlaczego darmowy? I to nie jest clickbait, to nie jest clickbait, bo możecie go otrzymać darmo. Ja oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, um, lajkensa, jeśli Wam się poradnieczek spodobał, no i komcia, jak Wam się podoba ten nowy. Polski w sumie, polski Drogos, um, który jest naprawdę e, fajny, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, przejdźmy sobie do przeglądarki. No i tak, musimy zacząć od założenia konta Amazon. Ja akurat nie mam konta Amazon, ale jeśli masz konta Amazon, no to po co ci? Oczywiście, to będzie 30-dniowy trial. E, a, i jeszcze jedna ważna informacja: jeden skin, jedno konto. Nie możecie e, rozsyłać, musicie mieć też połączone konta więc no, nie da rady e, jakiś keje czy coś takiego no sorry tutaj to nie działa dobra e, nazwijmy się jakoś e, myślę że adekwatnie będzie tak e, mail e, załóżmy sobie jakiś na szybko e, a niech będzie taki dobra e, password e, to niech będzie takie oczywiście ja wam nie będę mówił jakie hasło musicie sobie założyć tu jest kwestia indywidualna. No i klikamy Create Your Amazon Account. Miejmy nadzieję, że wszystko przejdzie. Ja oczywiście muszę przejść do mojej, właśnie, do mojej poczty, więc zaraz będzie minie cięcie. OK, już jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, czy przejdzie. Takie, takie dostałem. I tak, i tutaj już jesteśmy na Twitch Prime. E, czy chcesz, żeby mm, Twitch account, czyli moje, Fejimas, Fe e, było połączone z kontem Amazon Zbys Zbyszek13? Oczywiście, że chcę, bo to w tym polega. No i tutaj już się zaczynają schody. Przepraszam za ten dźwięk, ale no, po prostu taka poczta. No i tutaj już się zaczynają schody, bo e, potrzebujecie kartę kredytową. Jeśli macie jakąś wujka, tatę, mamę, babcie, ciocię... Starszą siostrę, starszego brata, starszą kuzynkę, starszego kuzyna, albo po prostu kogoś starszego, kto ma kartę kredytową, to ich poproście. Ale jeśli macie swoją, to spokojnie. Oczywiście e, kartę kredytową można odłączyć, bo to jest 30-dniowy trial, i później, jak sami widzicie, płacimy 13 dolców na miesiąc. Ale oczywiście te 30 dni możemy wykorzystać na e, oglądanie prime video. Tam też coś takiego jak Netflix, tylko tam są troszeczkę inne seriale. Na przykład Mr. Robot chyba tam był i American Gods, który chcę na pewno obejrzeć. Mr. Robota, oglądałem, bardzo fajny serial. Jeśli chcecie pogadać o serialach, to zapraszam serdecznie na moje streamy, bo tam dużo gadamy o serialkach. Dobrze, to ja sobie to wypełnię. Woli ścisłości. Wy to oczywiście będziecie mieli zamazane, bo cenię swoją prywatność, rozumiecie mnie. No i dobrze. Więc yy, myślę, że tu zrobię leciutkie cięcie w sumie, czemu by nie? Dobra, i dodajemy. No, i tutaj musimy oczywiście sobie powypełniać. No, i klikamy Start your 30-dniowy free trial. Uwaga, ładuje się. To trochę potrwam. Dużo ludzi z tego właśnie korzystam. Co jakiś czas e, trial się odnawia, więc. E, no, niektórym osobom, niektórym się nie odnawia, a niektórym się odnawia. I oczywiście nie musicie wykorzystać tylko to na Paladins, możecie to wykorzystać też na Smite'a. Smite'a też można połączyć. Dobrze, jak to się ładuje, to my się zajmiemy tu. E, trzeba połączyć swój Twitch z kontem Paladins, czyli e, wchodzimy w tego chłopka na paladins.com e, ustawienia konta. Ja tylko sobie sprawdzę, czy wszystko się nagrywa. E, jak widzicie, ja już jestem zalogowany, oczywiście Wam się pojawi ekran logowania i trzeba się zalogować. Dobra e, jak sami widzicie, tutaj mam takie gierki. E, wchodzimy w Linked Accounts No i tutaj musimy po prostu kliknąć link account i nas odniesie, czy chcemy to zaakceptować, oczywiście, że chcemy to zaakceptować. Tak samo jak tutaj, tylko po prostu musimy kliknąć cyk. Ja tego nie będę on linkowywał i zalinkowywał, żeby. No, no, nie chce mi się, ok? Nie chce mi się po prostu tego robić. Więc po prostu jak się zalogujecie, LinkedIn accounts, klikacie. No, jak jesteście zalogowani na Twitchu, to szybciej to przyjdzie, a jak nie, to musicie wpisać niki, hasło. Ok, i tam musicie autoryzuj. Jak dobrze pamiętam. Dobra, ja to nagrywam po jakimś czasie. Yy, ludziska, moje kochane, drogie. Yy, Wystarczy, że klikniecie w jedną herę. To pierwsze zaakceptujecie ten payment, który ja właśnie tutaj robię. No, i musicie kliknąć continue, tak jak na filmie właśnie to robię. No i właśnie zaakceptowałem payment, nie? A i pamiętajcie, żeby potwierdzić e, rejestrację na, na mailu, to jest ważne. Tego nie wspomniałem wcześniej. Ok, tutaj się super ładuje. No i mamy swojego Twitch Prime'a. No i teraz trzeba e, zlinkować. Hires z Twitchem, my oczywiście już to wcześniej zrobiliśmy, ale tu mi coś nie działało, więc jeszcze raz to po prostu zrobiłem. Więc e, przechodzicie do linku, gdzie albo do tej koronki i macie nacisnąć Claim Now. No i teraz mamy Successful, czyli sklejmowaliśmy i już nasza zawartość, czyli polski gołąb jest nasza, co jest bardzo fajne. Mi się to ogólnie podoba. No i oczywiście e, macie poradniki albo ci, co potrafią podstawy języka angielskiego, odłączyć sobie kartę. Oczywiście poradniki są na YouTube, na innych forach, więc spokojnie. Odnajdziecie się w tym. Pamiętajcie, że payment to jest po prostu karta, a adres to jest adres, więc myślę, e, że tyle wam pomogłem i wystarczy wszystko pousuwać i wtedy wam się nie dowalą. A ja mam do was taką małą, gorącą prośbę, siup, e, oczywiście musiałem to tak, wiesz, e, tak fajnie to zrobić, żebyście dali suba mojej koleżance z Estiny, czyli Disiaczkowi, e, dostaniecie 3 motki. To jest oczywiście darmowa subskrypcja. Spokojnie, nic za nią nie płacicie. Właśnie przez Twitch Prime'a, bo możecie podarować komuś subskrypcję. Jeśli jesteście moimi prawdziwymi widzami, to dajcie jej suba, bo chciałbym zobaczyć, jak ona cosplayuje. Oczywiście, jak ktoś byłby zainteresowany jej kontentem, to ona gra w bodajże League of Dead by Deadlight, to co mnie pytaliście ostatnio na streamku, no i oczywiście w League Legend. Więc jeśli ktoś jest zaciekawiony, to zapraszam jej do followowania. No i jeśli zrobiłeś ten poradnik do końca, to zostaw tego jej suba, nie? Bo jej się naprawdę należy. Super dziewczyna. Więc, no w sumie to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Myślę, że poradnik Wam się podobał. Eee, jak coś, jakby komuś coś nie działało, to proszę tam w komentarzach napisać. Ja postaram się pomóc, ale nie jestem super specem, ale jakoś tam się postaram pomóc. Więc. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie, bye bye!